Halo widzowie, jeżeli nie zostawisz lajka i suba, to dzisiaj skończysz w rowie. No to lepszego powitania na moim kanale nie zobaczyliście. No tak serio, to cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie testować każde serwery po kolei. Odrzucając oczywiście Hypixela, ponieważ to jest na wersję 1.8 i 1.16, a ja gram na 1.12.2. I odrzucamy serwer Minefox oraz Lecraft, bo zapomniałem oczywiście loginu do tych serwerów, kto by się tego nie spodziewał. Dzisiaj przetestujemy sobie każdy serwer po kolei, czyli craftmc.pl, potem jest derpmc.pl, ten odrzucamy anti-cheat, megadrop.pl i crafted.pl. Każdy z tych serwerów jest polski serwer, więc nie będzie tam angielskiego języka. Każdy serwer jest polski. I moim i też waszym jakby zadaniem jest ocencie w komentarzach każdy serwer po kolei, od 1 do 10, tylko prosiłbym was, naprawdę to już nie jest żart, w sensie mnie to wkurza. Ocencie od 1 do 10, nie wiem, 1 na 10, 2 na 10, 3 na 10, 4 na 10, 5 na 10, 6 na 10, 7 na 10, 8 na 10, 9 na 10 i 10 na 10, no nie ma czegoś takiego jak 11 na 10, w sensie wiem, że to jest fajne, bo no, to jest dosyć popularny mem wymyślony przeze mnie na polskim TikToku, tak. No, polscy TikTokerzy, którzy mają tam po kilka milionów obserwujących, no nagrali do mojego dźwięku po prostu duet, więc po prostu, no ten mem stał się hitem. No kto by się nie spodziewał, że DJ Vix, mający 10 tysięcy obserwacji na TikToku, swoim głupim, a raczej mądrym, słuchajcie, memem zdobył ponad 10 milionów wyświetleń. Kto by się tego nie spodziewał? No, w sensie, kto by się spodziewał, że Wiktor, mający 250 subskrypcji na kanale, na YouTube, zdobił wirala mądrym, zarazem memem. Także to było naprawdę fajne, tylko wieście, no już teraz tak na poważnie, to już bez żartów, normalnie, nie? Bo jeżeli nie, no to albo usunę wam komentarz, albo nie wiem. Dobra, więc oceniamy dzisiaj szczególnie mapy Bedwars i oceniamy każdy po kolei. Tylko nie oceniajcie z nazwy, nie oceniajcie z ikony, tylko z samych map. Dobra, przechodzimy do pierwszego serwera, jakim jest craftmc.pl. Każdy serwer jest polski. Zobaczymy. Dobra, mordeczki, jestem już aktualnie na serwerze. No i oceńmy sobie ten serwer. Zobaczmy, jak ten serwer wygląda. Zobaczmy. Pierwsze. Mega drop. 71 graczy. Szybko tutaj obczajmy. Zobaczymy. Z tego, co mi się wydaje, to jest jakby taki troszkę chyba survival, mordeczki. I tutaj bardziej ludzie klepią się. No to jest taki survival typowy. I tutaj ludzie się klepią chyba, nie? Także zobaczmy. No autor nie postarał się, no zbudował sobie świat i po prostu wrzucił go, no. No, to jest bardziej taki, wiecie, to jest taki bardziej survival niż ten, niż jakiś mega drop. No i tutaj ludzie sobie... Jezu, ale tu syf jest. Ludu. No, ludzie tutaj naprawdę dużo syfu zrobili. Co to są jakieś guziki? Co, stanie się coś? No nie wiem, no... No co, mordeczki, da się zginąć? Zaraz zobaczymy. Zobaczcie.
zginiemy sobie. Zobaczymy spawn w ogóle, jak wygląda. Spawn. Odrodzenie. Aha, to... Aha! No tak, to jest ten. Dobra, słuchajcie, no cóż. Moja ocena to w sumie 10 na 10. Ocencie sami. No dobra, słuchajcie. Dalej, co my tu mamy? Skywars, no to wiem, widziałem. Creative jest naprawdę bardzo fajny, zobaczcie. Poczekajcie. Pomoc działki. Poczekajcie, działki. Pomoc. A. Dyzy i alki. Poczekaj. Plot teleportuje na wolną działkę. Plot auto. Właściciel działki Lord Vix. Dobra. To jest jakby taki kreatyw. No i tutaj mamy działkę. O. No i to jest jakby taki kreatyw, jakby. No, także fajnie. Można tu. O, można tutaj ocenić, kto sobie zbudował. Fajnie, fajnie, no. Moja ocena 10 na 10, bardzo fajne. Dalej, słuchajcie, mamy taki jakiś chyba nietypowy tryb, bo jest to water block i w sumie nie wiem, co to jest water block, więc zaraz sobie zobaczymy. O. Aha, tutaj, no, ej. No, tutaj... To jest jakby taka woda, statki i tutaj ludzie sobie budują chyba coś. Jakieś woda, statki, Jezu, dobra, nie wiem. Także lobby. No i zobaczymy. No moja ocena to tak 3 na 10, nie przepadam. Dobra. Dalej. Tutaj minę blok. Zobaczymy sobie tutaj, co to jest. O, no tak, zapomniałem, to jest ten głupi taki serial. Nie, nie lubię tego, naprawdę. 1 na 10, to jest jakiś skomplikowany. Ja się nie znam na tym kompletnie, nie? Tutaj sobie moje... nie, to nie dla mnie, to nie dla mnie. Jezu, mi się nagrywanie wyłączyło. Mineblock. To jest mineblock. 1 na 10, nie podoba mi się. Ja nie przepadam za tym. Nie podoba mi się, nie. Nie. 1 na 10. Dalej mamy jakiś skyblock. O! To jest fajne. Dobra, wiecie, żeby nie przedłużać tego, skyblock, bardzo fajne. 7 na 10. Potem mamy Survival Guildew. Słuchajcie, w to ostatnio graliśmy sobie. Jeżeli jeszcze nie zauważyłaś poprzedniego odcinku na moim kanale, gdzie graliśmy sobie właśnie w Survival Guildę, no to zobacz poprzedni odcinek. Free Build. O Jezu, nie, to jest głupie, nie, tego nie lubię, to jest bardzo głupie, tego nie lubię, nie. 3 na 10. Dobra, tutaj mamy jakiś hardcore 1.16.4, tego nie wiem, nie mogę tego ocenić, ponieważ to jest na 1.16, a ja takiej wersji nie mam. Tutaj jest survival, dobra, Crazy Kyle, co to jest? Zobaczymy zaraz. Aha, czyli to jest jakby takie przetrwanie w jakimś mieście chyba, z tego co mi się wydaje. Nigdy w to, szczerze powiedziawszy, nie grałem. I tak szczerze to nie wiem, jak to się gra. Więc nie mogę tego ocenić, no ale jakbym miał ocenić samą mapę, bardzo fajna i takie 8 na 10. Dobra, dalej chyba mamy, co my tu mamy? Hest PvP. Zobaczymy, co to jest. O! To jest bardzo, bardzo fajne. I tutaj, mordeczki, możemy zagrać sobie rundę. To jest bardzo fajne. Słuchajcie, o co chodzi? Tu mamy zasady. I teraz tak. Na początku dostajemy sobie taką żelazną zbroję. I teraz co, jakie jest nasze zadanie?
Mamy żelazną zbroję i mamy diamentowy miecz, łuk oraz 16 strzał. Mamy 5 pieczonego schabu. I teraz naszym zadaniem to jest jakby taki Fortnite. Kto lubi Fortnite'a grać, a nie umie po prostu pobrać Fortnite'a i ma Minecrafta w wersji 1.12.2, to jest jakby taki Fortnite, słuchajcie. Co to jest? No, każdy chyba wie, co to jest Fortnite. I słuchajcie, tutaj naszym zadaniem, poczekajcie, zobaczymy. Pod komendą Money mamy twój stan gotówki wynosi $650. No i pewnie zapytacie, jak zarabiać pieniądze na właśnie chest PvP. No właśnie tutaj macie zasady, wystarczy sobie przy ten rynek. Kiedy wpisujemy sobie rynek, możemy sobie kupić takie fajne rzeczy. Na przykład zaklęta butelka $1,000,000, książka moc 5 $8,000. No i możemy sobie zarobić. Jak sprzedać? Wystarczy, że wpiszemy sobie komendę. O, poczekajcie. Wybierzemy sobie jakiś item, na przykład klatę. Wybierzemy sobie taki item i wpisujemy rynek sell. I rynek sell po angielsku znaczy rynek sprzedaj. I wpisujemy sobie kwotę, na przykład $10,000. Enter i wystawiliśmy sobie klatę. No i załóżmy, że taki bardzo bogaty człowiek sobie przyjdzie, no i taką zbroję kupi. No i na nasze konto wpadnie właśnie $10,000. Więc to jest proste. No i kiedy już sobie kupimy za tam ileś tam tysięcy dolarów, wystarczy, że najedziemy sobie na tą płytkę, wyskakujemy i słuchajcie, po całej mapie jest rozstawione 250, słuchajcie, 250 skrzyń. I każdą z nich musimy sobie otworzyć. Na przykład w takiej jednej skrzyni może znajdować się właśnie jakieś itemy kozackie, za które potem będziemy musieli albo sprzedać, no albo potem możemy sobie po prostu z nimi walczyć. Więc to jest bardzo fajne. Moja ocena 10 na 10. Chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, co to jest Bedwars. Każdy, ale to każdy chyba raczej wie, co to jest Bedwars. No to jest najpopularniejsza gra na każdym serwerze. 10 na 10. Lecimy do następnego serwera, słuchajcie. Następnym serwerem jest derpnc.pl. Jezu, ten serwer jest tak rozbudowany, nawet nie chcecie wiedzieć, jaki ten serwer jest wielki. Ten serwer jest mega, mega, mega wielki. Naprawdę, zobaczcie. Się zaloguję. Dobra. Serwer jest naprawdę rozbudowany. Pewnie zapytacie, jak to się stało, że na tym serwerze mam skina, a na pozostałych serwerach nie mam skina. Jak mieć skina na tym serwerze? To jest bardzo proste. Wchodzimy sobie w rynek, coś takiego, tam rynek jakiś, nie? Tutaj ogólnie twoje statystyki, Lord Vix. No i ogólnie wchodzicie sobie w rynek, i wystarczy, że macie 1000 monet na swoim koncie i kupicie sobie skina. Jak zarabiać monety? Prosta sprawa. Wystarczy, że zagracie jedną partyjkę w Bedwarsy, Skywarsy, cokolwiek i po prostu zarobicie 50 zł. Więc jeżeli wygracie, będziecie mieli pierwsze miejsce w Bedwarsach, dostaniecie 50 zł. Znaczy dolarów, bo to są dolary, nie? No to dostaniecie 50 monet. Ja aktualnie mam 2180 monet, więc mógłbym sobie kupić dwa skiny. Najeżdżamy sobie na tą główkę. Lord Vix. Skiny. No i ja mam dwa skiny. Jeden taki skin. No i drugi taki skin. Także wystarczy, że po prostu uzbieracie sobie monety. No i słuchajcie, ja mógłbym ten film nagrywać 10 godzin, ale naprawdę uwierzcie mi, że ten serwer jest mocno rozbudowany. Zobaczcie, ile tu jest trybów. Przecież tego jest masę.
Tego jest naprawdę masę. Dostawca tu. Tu jeszcze mamy cyk. Tutaj. Cyk. I setny poziom. Słuchajcie, tego jest naprawdę masę. Ja bym mógł to tłumaczyć po prostu. Nikt by się nie zdziwił, jakbym powiedział 10 na 10. No dobra, anti-cheat już oddajemy. Pozostały nam dwa serwery. Megadrop.pl. Słuchajcie, no w sensie nie grałem w sumie w ten serwer. I to jest na wersję 1.8.8, więc ja sobie zaraz sobie zmienię wersję, ale w tym czasie zapraszamy na craftad.pl. No to sobie wchodzimy. Ja się tylko tutaj zaloguję. Dobra. No i słuchajcie, ten serwer jest naprawdę malutki, w sensie ten serwer nie jest jakoś rozbudowany. Jest malutki serwer, dużo tutaj nie ma. Zobaczcie, ile trybów. Jest Survival Extreme 1.16.4, Survival Extreme 1.15.2, Survival Extreme 1.14.4, Skyblock, Toxic Ocean, Creative i Freebuild. Naprawdę, malutki serwer, naprawdę nie jest jakoś wielki. Ja 16 nie mam. Jeżeli chcecie, żebym przetestował takie tryby, które są na wersji 1.16 i tak dalej, zostawcie tutaj lajka. Skyblock. Kto by się nie spodziewał, że jest tu Skyblock? No każdy wie, co to jest Skyblock. Słuchajcie, rodzimy sobie na takiej wyspie. Tutaj jest aktualnie drzewo. Mamy sadzonkę. Cyk, drzewo. I zarabiamy pieniądze. No słuchajcie, tutaj jest po prostu wyspa. Kto by się nie spodziewał. No, Skyblock nie jest rozbudowany, jest bardzo malutki. Myślę, że moja ocena to 5 na 10 jakoś na Skyblock. Dalej mamy Toxic Ocean. Słuchajcie, to jest jeden z najlepszych trybów. Słuchajcie, rodzimy się na takim oceanie i mamy świnkę Pepe. Tak, to jest świnka Pepa. Tak, mamy świnkę Pepe. Kto by się nie spodziewał. Mamy skrzynię i mamy kakao. Tak, kto nie lubi kakao? No każdy lubi. I słuchajcie, ogólnie no to tutaj jest kwasący jakby ocean. Kiedy wejdziemy do wody, to zaczynają się wirowania właśnie takie. I właśnie to jest taki problem trochę, nie? Tutaj takie zawirowania na 17 sekund, także moja ocena to oczywiście 10 na 10, bardzo lubię. Czasami sobie gram, ale to na innych serwerach, typu właśnie jakieś inne serwery, po prostu lubię grać sobie. Szybko, 3, 2, 1, o. O! Wyrosło sobie drzewko. Szybko sobie jestniemy. Trochę sobie pogramy, bo w sensie ten serwer jest naprawdę malutki. W sensie nie mam czasu, no ale no już pogram. O, to są jakieś ciasteczka. Magiczne ciasteczka. Dobra. To było dziwne. Dobra, mamy sobie to. Wszystko to, wszystko dobrze, więc 10 na 10. No i następny to jest oczywiście Creative. Tak, Creative. Dosyć często. O, to jest moja działka, słuchajcie. Creative, to kto by się nie spodziewał, że jest tutaj Creative. Tak. Mamy działki, na przykład to jest działka, uwaga, działka właściciel BinQ. To jest moja działka, właściciel oczywiście Lord Vix. Słuchajcie, ktoś mi tutaj grał na tym serwerze, oj, ktoś mi tu grał. Dlatego, że możemy sobie zapraszać kolegów i koleżanki na swoje działki. Wystarczy, że wpiszemy sobie komendę zaufaj graczowi, wpiszesz jego nick i wystarczy, że tylko to. No tutaj ja moim kolegom zaufać nie mogę, ponieważ moi koledzy, właśnie ja mówię, chcesz grać ze mną w Creative? On mówi, no mogę. No, a ja mówię, a mogę ci zaufać, nie zniszczysz mi mojej działki, nic, nie zostawisz jakiś głupot? Mówi, nie, spokojnie. No to zapraszam go na jego działkę, zezwalam mu budowanie. I on właśnie robi coś takiego. Więc, no, ludzie na tym serwerze są troszkę głupi. I, no, teraz będę musiał to wszystko naprawiać przez nich.
Bo oczywiście mówię, mogę ci zaufać, mogę cię zaprosić na twoją działkę. Tak, tak, spokojnie, nic się nie stanie. No to właśnie to się stanie, więc trochę będę musiał to niszczyć. To jest moja działka, ja się tak napracowałem, żeby to wszystko ładnie, pięknie wyglądało, a taki debil, jakiś jogurt ci przyjdzie i wszystko ci zniszczy. No, no, kurde, no. Więc taki jogurt ci przyjdzie, wszystko ci zniszczy, Jezu. To, tak się napracowałem, wszyscy. Wiecie, ile ja tą działkę budowałem? Zgadnijcie, no. 10 dni. 10 dni budowałem to. A oczywiście na tym serwerze nie ma czegoś takiego jak WAND. Nie ma czegoś tam. Jezu, ja jestem takim debilem. Słuchajcie, wystarczy, że bierzecie sobie taką różdżkę, klikacie sobie raz, klikacie sobie dwa, wpisujecie sobie set, poczekajcie, cyk, set, kwar, rd, z, podłoga, blot, aha, poczekajcie, jakaś większa. Cyk. Cyk. Set quad block. Aha. Serio? Ej, no. To ja się tyle męczyłem, tyle się starałem. A tu po prostu ład był, nie? Ja tyle się męczyłem, 10 dni to budowałem. A tu takie rzeczy, nie? Ja nie mogę, dobra, nie mam słów. No więc to było tyle, na którym serwerze grasz i na którym najlepiej ci się gra. No i ja się z wami żegnam, do zobaczenia, no i cześć, pa.